Dzień dobry, nazywam się Filip Rutkowski i przyjechałem do Państwa z małej miejscowości o nazwie Mława. A tak na co dzień studiuję w Poznaniu, także no to nie tak do końca, że z Mławy przyjechałem. <grym> Jak po występie? Wie Państwo, ogromne emocje. Na scenie myślę, że troszeczkę dałem z siebie za dużo, przez to ostatni utwór nie był tak, jaki bym tego oczekiwał. A co oznacza za dużo? Myślę, że za bardzo jednak pochłonęły mnie emocje na scenie, a jednak na scenie wiadomo, trzeba się powstrzymywać czasami, żeby aż tak te emocje nas nie uwładnęły, bo to my jednak mamy wprawić w słuchacza i wywołać u niego pewne emocje, a to nie w nas. One powinny siedzieć, prawda, na scenie aż tak, aż tak. Ale może się jurorom podobało. Może, no mam taką nadzieję. Dałem w siebie wszystko. Aż za bardzo dałem w siebie wszystko, tak że mam nadzieję, że się podobało. Ale zobaczymy, zobaczymy. To nie pierwszy pana konkurs. To nie pierwszy mój konkurs. Na ostatnim konkursie byłem w Busku Zdroju, na którym zdobyłem pierwszą nagrodę. Był to konkurs Mia Krystyny Jamros. Także, tak troszkę z wysokiego piedestału tutaj przychodzę i mogę z tego piedestału spaść. Kto wie, ale miejmy nadzieję, że nie. Ale lubi pan chyba takie wyzwania, co? Bardzo, bardzo lubię. Znaczy szczególnie. Ja, lubi w ogóle występować. Uwielbiam to robić. Uwielbiam to robić i szczególnie obserwować reakcje ludzi, którzy siedzą na sali. To jest zawsze największe szczęście i największa nagroda, kiedy widać uśmiech na przykład u kogoś, kto siedzi na sali albo pewną zadumę. I tak mówiąc szczerze, uwielbiam to robić. A czy jurorzy okazywali coś na swojej twarzy? Z jurorami jest zawsze ciężko, bo tam są kamienne twarze od początku do końca, ale tak... Coś, nie, coś oczkami zerkałem i coś tam. Niektórzy się poruszyli. O, powiem tak, niektórzy się poruszyli, a to już coś. Z kim pan wystąpił? Kto panu towarzyszył? Pani Alicja Tarczykowska, za co bardzo pani Alicji dziękuję. Już wcześniej występował pan z panią Alicją Tarczykowską? Nie, to był zupełnie pierwszy raz. Wczoraj mieliśmy próbę, przedwczoraj mieliśmy próbę, i jakoś tak dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o te utwory, które prezentowaliśmy wspólnie. Myślę, że wspólnie daliśmy dobre, dobre nie chciałem powiedzieć, przedstawienie. No nie wiem, no może i to było przedstawienie, koncert. O, koncert. Co Pan wybrał do pierwszego etapu? Do pierwszego etapu wybrałem e, arię o plotce Joaquino Rossiniego. Jako pierwszy, że tak powiem, z trzech utworów. E, jako drugi był bardzo mały znany utwór kompozytora muzyki filmowej. E, było to e, aria Iterum Iterum z Oratorium Misterium. Które nazywa się Misterium. Jest to bardzo mało znana rzecz, no bo Nino jest znany głównie z muzyki filmowej, ale piękne dzieło, piękne dzieło. I, y i na sam koniec Moniuszko o mościwym panowie. Przepraszam, ale już tym po prostu ledwo mówię. Y o mościwym panowie, aria Stanisława Moniuszki z Halki. Czyli teraz grzecznie spać i czekamy na werdykt. Dokładnie tak. Jutro spodziewamy się, czego się spodziewamy? No spodziewam się, że będzie dobrze. <ścoughs> Czekamy na werdykt.